Witajcie kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Przyszła pora na drugą część ulubieńców całorocznych. Ostatnio pojawiła się kolorówka. Zapraszam Was na ten filmik, jeśli go jeszcze nie widziałyście. Link znajdziecie na dole. A dzisiaj przyszła pora na pielęgnację. I naprawdę tych kosmetyków jest dość sporo, muszę Wam powiedzieć. Pokażę Wam to, co odkryłam w tym roku, co się super u mnie sprawdziło i co chcę Wam bardzo serdecznie polecić. Jeśli tylko macie ochotę obejrzeć ten filmik, to zapraszam. I zacznę od... Przejdę tak etapami. Najpierw będzie pielęgnacja twarzy, potem włosów i może troszkę zahaczę też pielęgnację ciała. I jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, to z racji tego, że ostatnio była kolorówka, to zacznę od czegoś, co zmyjemy makijaż. I tutaj pokażę Wam płyn micelarny. Ten płyn był przy mnie cały rok i muszę Wam go pokazać. Uwielbiam ten produkt, to jest Garnier, płyn micelarny 3 w 1. Ja go kupuję tutaj w Anglii, a czasami jak mam możliwość, to także kupuję w Polsce i sobie go wysyłam, bo jest troszeczkę taniej. Jak widzicie, to jest kolejne opakowanie, nie wiem już które, przez cały rok go używałam, uwielbiam, świetnie zmywa makijaż, podkład, wszystko schodzi przepięknie, cienie na oczach, tusz, nie ma żadnego problemu, nie wiem jak z tuszem wodoodpornym, bo takiego nie używam, ale do tego co mam na twarzy to sprawdza się naprawdę fantastycznie. Także płyn micelarny, niedrogi, ale po prostu znakomity. Jak już zmyję makijaż płynem micelarnym, to wtedy używam żelu do twarzy i w tym roku przypadły mi do gustu 2. W zeszłym roku używałam mydła Aleppo, w tym roku przyszłam troszkę na żele bardziej takie do mycia twarzy i chcę wyróżnić w tej kategorii dwa produkty. I pierwszy z nich to będzie Clinique, który już niestety mi się skończył i to jest Liquid Facial Soap Mild. I to jest świetny żel do mycia twarzy, on nie przesusza, fajnie się pieni, wszystko dokładnie zmywa, nie podrażnia, skóra jest po nim czysta, ładna. Uwielbiam go i na pewno do niego wrócę. I bardzo żałuję, że mi się skończył, fajnie się go używało i wszystko świetnie doczyszczał. I kolejny produkt to jest coś z naszej polskiej marki Sylveco i to jest tymiankowy żel do twarzy. Jak widzicie, to jest moje kolejne opakowanie, jedno już użyłam i do niego powróciłam. Lubię zapach, nie każdy jest fanem tymianku, ja lubię zapach tymianku. I on naprawdę oczyszcza, to jest jeszcze napisane, że rozjaśnia i wygładza skórę. Łagodzi podrażnienia, może i łagodzi podrażnienia, ale czy rozjaśnia i wygładza skórę, to nie wiem, bo używam też różnych kremów, masek i tak dalej, ale jeśli chodzi o zmywanie, domywanie twarzy i zmywanie tych resztek, czy rano, czy wieczorem, on naprawdę fajnie się sprawdza, dodatkowo jest niedrogi, kosztuje około 17 zł. Jak już zmyję makijaż, troszkę oczyszczę tą twarz, to wtedy przechodzę zazwyczaj do peelingu albo do masek. Raz w tygodniu staram się robić peeling enzymatyczny, raz, dwa razy w tygodniu, zależy czego moja skóra potrzebuje. No i podobnie jak w roku ubiegłym, w tym roku pokażę ten sam produkt i jest to nic innego jak peeling enzymatyczny z ziołami z firmy Organic, który uwielbiam. Świetnie się u mnie sprawdza, przepięknie oczyszcza tą twarz, sprawia, że ten naskórek, ten stary naskórek się po prostu złuszcza, nie muszę nic, on nie ma żadnych w sobie drobinek, nic nie pociera, nic nie podrażnia. On po prostu, nakładacie go na czystą twarz, zostawiacie na jakieś 5-10 minut i on wtedy działa. Zmywacie go taką delikatnie ciepłą wodą i możecie cieszyć się piękną, gładką, czystą skórą, oczyszczoną naprawdę głęboko. Uwielbiam ten peeling, ja pokazuję go już nie raz, nie dwa i nie trzy w moich filmikach. Chętnie do niego wracam i wrócę do niego ponownie, ale teraz mam coś innego. Muszę zrobić sobie po prostu od niego przerwę, bo chyba non-stop używałam go przez 2 lata, także to o czym świadczy. I po takim peelingu używam maseczek i teraz to zależy już czego potrzebuje moja skóra, jak ona wygląda, czy potrzebuje nawilżenia, czy potrzebuje jeszcze głębszego oczyszczenia, czy może odżywienia. I tak, chcę Wam polecić maseczki z firmy Ziaja, szczególnie te z liści zielonej oliwki. I to jest oliwkowa maska regenerująca z kwasem hialuronowym. Świetnie się sprawdzi jesienią i zimą, kiedy te temperatury właśnie się zmieniają i mamy ogrzewanie w domu. Ona jest przeznaczona do skóry normalnej, suchej, wrażliwej. Przepięknie właśnie regeneruje tą skórę, sprawdza, że jest taka jakby troszkę napompowana, taka rozświetlona, gładka, delikatnie nawilżona, świetna maseczka za niewielkie pieniądze. Kolejna maska, także dostępna w Polsce,
To jest taka maseczka, którą musicie sami sobie rozrobić. To jest glinka w zasadzie. Glinka Gasol, także pochodzi z firmy Organic. I ja ją kupuję w takich mniejszych pojemnościach, bo takiej całego opakowania chyba bym nie zużyła do daty, do której mamy zużyć dany produkt. I ja sobie tę maseczkę rozrabiam z wodą i z tą maseczką należy uważać, bo jeśli zostawicie ją za długo i pozwolicie po prostu tej maseczce tak zaschnąć, wyschnąć na waszej twarzy, ona się tak zamieni troszkę w kamień, będzie bardzo ciężko ją zmyć i przesuszy wam delikatnie skórę, także dbajcie o to, jeśli używacie takich glinek, dbajcie o to, żeby one stale były mokre, albo po prostu zmywajcie ją po 5 minutach, bo już wtedy naprawdę zadziała. I maseczki, które bardzo serdecznie muszę wam polecić, to są maski z firmy Lush. Tutaj mam dwie, jedna to jest Catastrophe Cosmetics, którą uwielbiam, druga to jest Branded Honey i jej tak szczerze nie pamiętam, ale mogę wam polecić też Mask of Magnamity. Tak myślę. To jest taka maseczka miętowa, też oczyszczająca, bardzo fajnie pachnie, idealnie się sprawdzi na wiosnę czy na lato. A także maseczka czekoladowa, super na jesień i zimę, kiedy chcemy się zrelaksować. Dość intensywnie pachnie, może od niej głowa zaboleć, ale fajnie oczyszcza skórę. Także tyle jeśli chodzi o maseczki. Teraz przechodzimy do toników. I tyle jeśli chodzi o toniki, to pokażę wam dwa produkty. I właśnie w zależności od tego, czego moja skóra potrzebuje w dany dzień, ja taki tonik sięgam. I przede wszystkim muszę wam pokazać Dabur, wodę różaną, którą pokazywałam rok temu. I mam kilka jej opakowań. Ktoś mi ostatnio pisał, że jest ona dostępna w Tesco, także na pewno zajrzę. I uwielbiam tę wodę różaną. Z tego względu, że ona fantastycznie sprawdzi się rano, żeby odświeżyć tę skórę, bo rano nie potrzebujemy żadnego mocnego toniku, wystarczy, że skórę oczyścimy dobrym żelem myjącym i potem delikatnie wyrównamy pH naszej skóry. A wieczorami, po zmyciu makijażu, po maseczkach, wiem, że czasami skóra bardziej mi się zanieczyszcza w trakcie dnia i zwłaszcza jeśli nie używam jakichś maseczek, to staram się użyć takiego toniku i to jest tonik z firmy Clinique Clarifying Lotion 2, przeznaczony do skóry suchej. On nie przesusza mi w ogóle cery, ale ja używam go tylko raz dziennie wieczorem albo nawet raz na 2 dni wieczorem i nie więcej, bo wtedy ten tonik po prostu mógłby nam przesuszyć twarz. Mogłoby się zacząć coś dziać, a tak naprawdę on ma czas zadziałać, bo tutaj nie oszukujmy się, w składzie jest alkohol i wiadomo jak alkohol działa, alkohol przesusza nam te wszystkie okrostki, on osusza i dlatego ta skóra wygląda po prostu ładniej, ale ja lubię sobie raz na jakiś czas oczyścić takim tonikiem twarz i potem już nakładam krem. I jeśli chodzi o krem na dzień, to w tym roku upodobałam sobie krem z firmy Origins Ginseng, o którym mogliście słyszeć niejednokrotnie na kanale. I on przepięknie pachnie pomarańczami. Naprawdę fajnie odświeża skórę, idealnie jest na dzień, pod makijaż, nic się nie roluje, nic się nie wałkuje, nic się nie dzieje, przepięknie wygląda, rozświetla nam tą twarz. Delikatnie też ją nawilża, tak energetyzuje. Uwielbiam ten krem, wiem, że powinnam na zimę zaopatrzyć się w coś innego, ale nie mogę się powstrzymać i cały czas kupuję te kremy z Origins i jeśli chodzi o wieczór, to zazwyczaj sięgam po krem z La Roche-Posay Effaclar Duo Plus, bo moja skóra jest taka delikatnie problematyczna i lubi czasami jakaś kroska się pojawić, a nawet kilka, dlatego ten krem sprawdza się idealnie. Wiem, że powinna się robić od niego przerwy, ale na razie odpukać jest dobrze, cały czas działa. Kremu nawilżającego jako takiego nie mogę wam polecić, bo nic mnie w tym roku nie zachwyciło, szkoda, ale będę szukać dalej. Jeśli chodzi natomiast o krem pod oczy, to na pewno fajnie się sprawdzi ten krem z Organic i podlinkuję wam moją recenzję, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał, ale on był znakomity. Albo też lubię bardzo ten krem z Resibo i to jest krem z 96,9% naturalny w przepięknym opakowaniu, z pompką, macie pewność, że cały produkt zużyjecie do samego końca. Ja myślałam, że on mi się już skończy na początku grudnia, ale cały czas go używam i cały czas ten kosmetyk jest, także jest bardzo wydajny. Cena jest dość duża, ale jeśli ja go używam 2 razy dziennie,
i już mam go u siebie około 3-4 miesięcy, to myślę, że się opłaca. Fajnie sprawdza się pod oczami, delikatnie, nawet bardzo nawilża tą skórę, ale korektor się na tym nie roluje, nie ślizga, dobrze się utrzymuje. Delikatnie sprawia, że te sińce są mniejsze, działa w ciągu nocy i ta skóra nie jest taka właśnie przesuszona, jest bardzo ładna, napięta. Także fajny krem pod oczy. Także tyle jeśli chodzi o kremy. I już ostatnia rzecz, powinnam o tym wspomnieć w sumie przy peelingach i maseczkach, ale to jest taki fajny dodatek, to jest Santa Baby kosmetyk z firmy Lush. Taki peeling do ust, moje usta są spierzchnięte, staram się je nawilżać, jednak trudno mi znaleźć jakiś kosmetyk, który rzeczywiście by to robił. Ale taki peeling, jak sobie użyję raz właśnie wieczorem, czy raz na 2 dni wieczorem, to naprawdę te usta są ładne, nawilżone, nie widać tych suchych skórek, także polecam. Właśnie ja teraz mam Santa Baby, Lush wypuścił ostatnio kilka nowych smaków, tam jest blueberry, czyli owoce leśne, czy borówka, coś takiego tam mi się wydaje, taki fioletowy, ale też fajny jest ten bubblegum, ten o zapachu gumy balonowej. Także te skraby są naprawdę fajne i zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, fajnie się u mnie sprawdziły pomadki z EOSa, te takie balsamiki do ust i one może nie mają jakiegoś takiego spektakularnego nawilżenia, ale dzięki temu, że ten gadżet tak fajnie wygląda, to bardzo często go używałam i dzięki temu moje usta nie były aż tak bardzo spierzchnięte. Także to także wam chcę polecić. To by było na tyle jeśli chodzi o pielęgnację twarzy. Teraz szybko jeszcze wam pokażę kilka produktów jeśli chodzi o pielęgnację włosów i ciała. I przede wszystkim muszę wam polecić ten szampon. I to jest szampon głęboko oczyszczający milkshake, który przepięknie pachnie takim kiślem. Mamy tutaj 300 ml, ja go kupiłam w sklepie fryzjerskim u siebie w Polsce i on naprawdę przepięknie oczyszcza skórę głowy, sprawia, że te włosy są delikatnie odbite od nasady, takie czyste, to po prostu czuć. I ja uwielbiam ten szampon, używam go raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, niestety już zaczyna mi się kończyć. I on jest bez tych dodatków, bez SLS-ów. To jest w ogóle produkt włoski. Uwielbiam, jeśli będziecie miały tylko możliwość jego zakupienia, to polecam wam bardzo serdecznie, bo jest to fantastyczny produkt, świetnie oczyszcza włosy, a włosy należy oczyszczać co jakiś czas, bo używamy szampony, te suche, używamy lakierów do włosów, pianki i tego typu sprawy, to wiadomo, to zostaje, nie zawsze domywamy dobrze włosy, a nie wszystkie szampony aż tak dobrze potrafią te włosy domyć, także należy je oczyszczać. Jeśli chodzi o maski do włosów, to pamiętam, że polecałam wam kilkakrotnie maski te rosyjskie i nadal uważam, że one są bardzo dobre, tylko należy sprawdzić taką, dopasować ją do swoich włosów. Przede wszystkim mnie fajnie się sprawdziła to taka musztardowa, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale jeśli chcecie znaleźć jakąś fajną, dobrą maskę w polskich drogeriach, to polecam wam te z Elbiotiki. One są naprawdę świetne, te maseczki, fajnie odżywiają włosy bardzo głęboko, zależy jak, na jak długo je po prostu zostawicie na swoich włosach. To są intensywnie regenerujące maseczki, tutaj mam akurat do włosów suchych i zniszczonych, którą uwielbiam. Także polecam wam tą z tą proteinową latę i jeszcze jedna keratyna i jedwab też jest fantastyczna. Naprawdę kocham te maseczki i je też należy używać tak raz na tydzień, nie za często, bo można przeciążyć te włosy, ale raz na tydzień jak najbardziej tak, na 40 minut zostawcie sobie je na głowie, tę maseczkę i będziecie w niebo wzięte, bo włosy są przepiękne, nawilżone, one tak rozczesują się aż między palcami, uwielbiam. I jeśli chodzi o ochronę włosów w ciągu dnia, to ja używam takiego olejku, to jest Moroccan Oil, Moroccan Oil Treatment i to jest bardzo fajny olejek, którego nie potrzeba dużo. Jest przeznaczony do wszystkich typów włosów, ja tutaj mam 25 ml, ale użyłam go już od chyba września i zobaczcie, dotąd na razie go zużyłam, także nadal jest dużo tego produktu, on jest w takim szklanym opakowaniu, ja go kupiłam na Feel Unique za 13 funtów. Uwielbiam ten olej, naprawdę odrobinkę rozcieracie między dłońmi, nakładacie na włosy i te włosy są takie nawilżone, delikatnie dociążone. Jeśli macie takie suche włosy, które wam się puszą, to on fajnie wam je dociąży. Bardzo fajny produkt i przepięknie pachnie.
Jeśli chodzi o antyperspirant, to w tym roku odkryłam Schmidt i to są takie antyperspiranty naturalne w kulce, które sprawiają, że się nie poce, ale są także zdrowsze dla naszego organizmu i je polecam, fajnie się sprawdzają, zwłaszcza u mnie. Jeśli chodzi o balsam do ciała, to wspomnę po raz kolejny o tym balsamie Soap and Glory i to jest Body Milk, który bardzo głęboko nawilża tę naszą skórę na ciele i dodatkowo przepięknie pachnie. Uwielbiam ten balsam, wracam do niego co jakiś czas, bo tutaj mamy aż 500 ml i to jest bardzo wydajny produkt, na bardzo długo starcza. Także co jakiś czas, żeby mi się po prostu nie znudził. No i kolejne odkrycie tego roku, coś co zrewolucjonizowało pielęgnację moich stóp, to jest zruszająca maska do stóp z Elbiotiki. Polecam ją dla wszystkich osób, które mają problem ze stopami, którzy chcą się pozbyć tego martwego naskórka, a nie lubią pumeksu, nie lubią szorować tych stóp niczym. To nałożycie sobie taką maseczkę na stopy na godzinę, półtorej godziny i po tygodniu ta skóra Wam zacznie schodzić, a jak już zejdzie, to możecie się cieszyć pięknymi, gładkimi, mięciutkimi stopami. Koszt na promocji można ją dostać za 10 zł, także polecam serdecznie, wypróbujcie, bo naprawdę się opłaca i jest świetna, tylko pamiętajcie, nie używajcie jej częściej niż raz w miesiącu. Mój ulubieniec, moje odkrycie tego roku i polecam ją wszystkim i wszyscy są zachwyceni jej działaniem. Nawet tutaj w Anglii. Tak, dziewczyny z pracy uwielbiają tę maseczkę. Kochani, to by było już na tyle. Dziękuję za Wasz czas. Mam nadzieję, że filmik z pielęgnacyjnymi kosmetykami, z odkryciami tego roku, z moimi ulubieńcami Wam się spodobał i przypadł Wam do gustu. Jeśli chcecie zostawić komentarz na dole, będzie mi bardzo miło. Możecie pisać, co się właśnie u Was sprawdziło w tym roku, co Wy odkryłyście. Może wpadnę na jakiś nowy, genialny kosmetyk dzięki Wam. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie nam również mnóstwo nowych odkryć i testów i będę zadowolona z nowych produktów. Mam mnóstwo planów na nowy rok. Podejrzewam, że tak jak i Wy, miejmy nadzieję, że nasze plany i cele się spełnią. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz, dziękuję za Wasz czas i trzymajcie się kochani, do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pa, pa!